Wysłałem płaczkę. O, dziękuję. Proszę bardzo. Aha. Jest tak. Od studiego właśnie. Chciałem powiedzieć od tego pana, co teraz widzicie, ale Rutka widać. No właśnie. Od tego pana. O, tak, od tego łysego pana. Żartuję. Dobra, rozpakowujemy tą paczkę, zobaczymy. Już zdezynfekowałem, żeby nie było. To skracam te filmy na YouTube specjalnie, żeby były jak najkrótsze, bo tam były komentarze wcześniej, że te moje filmy to są długie strasznie. No to szybciej się nie dało rozebrać dzisiaj projektora na przykład. I będzie tak. O matko! Takie podobne jak u mnie wisiało. Obracaj świętej pamięci. A nie, fajne. Te torksy są 37 sztuk. Tarczki, no. Przydadzą się na pewno. Powermat. PM-WK37Z. Zarówno stałe, jak i precyzyjne stałe i jest zestaw bitów. No widzę właśnie, jest no. TH i PZ, żeby można było się nauczyć rozróżniać, które czemu? Są które. Aha, no to no, rozumiem. Mini śrubokręty są magnetyczne. Recenzję zrobię po pół roku, bo będę ich używał. Cena nie jest wystrzałowa, ale jest, okej. Do nowego wystroju będą nowe narzędzia. Tak, tak, taki zestaw krętaków. Dobra, tutaj gdzieś się położę. Może zróbmy tak. Jadek, mówię, cena... Może zróbmy tak. Ktoś patrzy, że obraz zmętniał. Dobra, jest. Słucham. Przy samochodzie nie będziesz się migłował, także do twoich prac spokojnie wystarczą. Ja wiem. Ja takie miałem, tylko że czerwone. Też identycznej... Zestaw tych bitów, nie? Identyczna szufladka taka, bo to się wiesza na... Zresztą wisiało u mnie zawsze nad warsztatem, po prawej stronie na półce. Będą ładne żółte, nowe. No i dobra, to będą nowe. Oprócz tego do segregacji... Czekaj! Różnych potem przerobnie. Powiedzą, że się opóźnia się dźwięk od tego, od obrazu. Nie, to jednak trzeba tak otworzyć. O! No widzisz? Nie z tej strony to wziąłem otwierać. Chciałem dobrze wyszło z łyska. O kurde! No to będziemy mieli zajęcie na cały wieczór dzisiaj. Wszystkie pudełeczka, które tutaj mam. Co to? Pudło w pudle. Ja pierdzielę, oni to posklejali. Dobra. Szufladki. Taki zestaw trejek. W każdym zestawie są trzy rozmiary tych trejek. Na mniejsze, średnie i większe rzeczy. Tu pokażę. Ale tych zestawów jest trzy, co? Dwa albo cztery. Znaczy one są dwa podwójne. Moment. Dwa. Pudło. Kurczę, się nie mieszczę z pudłami już tu. Ale to nic. Lepiej się nie mieścić, niż żeby kurde... Trzeba było sprzątać, tak jak ja ostatnio. Garaż. Spakować, żeby to zobaczyć co tutaj. To z drugiej strony masz taśmę, to chyba widzisz? Nie. To. Mam nowe klocki, kurde, będę się bawił. O, ho. To sam nie bądź taki słodowy. To się wiesza na ścianę, nie? Tak, to są ramki nośne, które się wiesza na ścianę i w to się wpina kuwetki. I kuwetki. Czerwone, mam niebieskie, mam brązowe, mam czarne, będę miał i czerwone. Ale fajnie.
trochę ich jest. Są trzy rodzaje, tak? Tak, są trzy rozmiary. Te są najmniejsze, jest ich najwięcej. Tak. W takim pudle jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 małych. To są chyba takie same. Dwa rodzaje. Może się głębokością różnią? Zobaczymy zaraz. Ale jakby coś, to tych większych jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. No to zaraz będziemy patrzeć, bo to tak... Ale fajna tabliczka, kurde ty. Będzie wystrój jak ta lala. Tylko, że ja tyle ścian jeszcze znalazł. Czyli tak, te najmniejsze to możemy sobie tutaj, te największe. Dobra, zróbmy to sobie. Oho, ho, ho, niebezpieczna sprawa. Zróbmy sobie tak. Ja myślałem, że... Dobra, na drugie będę wieszał. Ale fajnie, bo to... Ja zawsze używałem listów tych elektrycznych, tych szyn elektrycznych. I na to szynę elegancko przykręcasz szynę do ściany i później wieszasz te kuwetki. No, to mówić, że jest ich 16 plus 12. Tak, no. W tym akurat kartonie tak było. Ale to musi wisieć, wiecie, bo to o. Tu trzeba coś po prostu włożyć w to. No, będzie często też skacze, no. No dobra, to teraz tak, bo tutaj pewnie będzie do tych mniejszych, nie? To takie same jest. Na 6 wkrętów to się, 6 kołków się wiesza. No ale to jest dwa takie, no to będzie metr kwadratowy ściany trzeba wykombinować. Serwis VHS może to wspierać. Super, kurde. Się przyda. Ja myślę, że się przyda. Się kurcze przyda to. Studii się przyda. Dzięki. Janek, kiedy tutaj są chyba robisz? Trzy rodzaje. Janek. Co? Kiedy robisz dowodówkę do garażu, pięterką w górę? Kiedy co? Parapetówkę? Nie, dowodówkę, jedną kondygnację do góry. Na garażu? No. Raczej ścianę do sąsiada w bok. Wiesz kiedy? Za 36 tysięcy złotych. To się, a propos to się łączy. Tak, to możesz stakować. Tak jest. A od spodu nie można. Ale to jest praktycznie no 40, 80 na 80 ściana. Z pudełkami. Fajnie. Tylko, że ja to zrobię po długości. Nad stołem. Widzę, że niestety sklep się nie wywiązał. I? Bo mi napisali, że wysłali te zestawy, bo tamtych nie było. Tych z trzema rozmiarami. Aha. O tak o! I dlatego dostałeś z dwoma rozmiarami. No i tutaj są takie same właśnie pudełeczka. To w sumie jest tak, 12, 24 większe i 32 mniejsze pudełka. Dobre to jest, kurde, super. Jak już to ściana sobie, będzie pocekolowana... W pokoju na ścianie będziesz wieszał? Tak, no. Jak już ściana będzie pocekolowana i będzie zrobiona, to będzie wisieć to. W sumie 160 cm trzeba, na pół metra trzeba, no bo jak ostatni powieszę, to będzie jeszcze... Czyli 60 cm od góry do wierzchu. No już po szerokości, tak na oko, to już patrzę, że to jest 40 cm. Jedna ta płytka, nie? Dobra, wykombinujemy to może coś. Może i tyle miejsca będzie. Kiedy Janek, jeszcze... dasz radę, elegancko będzie. No, kolorowo w końcu. Będzie, ja kolorowo. Słuchajcie, będzie na kamerę ustawić, na czerwonym kolorze. Ale pudełków, a pudełków. To
przez chwilę będziesz miał znowu ciemność. Co? Dobra, dziękuję. Studii, dziękuję za fajne rzeczy. No ja bym tego nie kupował taką, wiesz, bo tam widziałeś, jak u mnie było. U mnie było tak. Były białe pudełeczka od lodów bodajże, od robienia lodów. Znaczy nie to, że ja osobiście, tylko po prostu do zamrażarki. Nie, że ja. Dobra. No i ten. I co tam jeszcze było? No i były takie kuwetki, tylko króciutkie mam, takie malutkie. Połowa tej małej. Te do śrubków. Co mam? Zobaczcie, jaki arsenał. Nieźle, nie? Elegancko. 32 małe, 24 duże. To razem 50. Czyli masz 4 te płyty, okej. Okay. No 4 płyty. 4 płyty. No ale pozbędziesz się przynajmniej wszystkich słoiczków, pudełeczek, wiesz. No jak? To sensownie. No co ty? Te białe muszą zostać. Zresztą w sumie te białe do lodów też mają takie zaczepy. Mogę je powiesić tutaj, wiesz? No jest okazja sobie wszystko, wiesz, poporządkować. No i te brązowe też moje, te mają takie same zaczepy, nie? O samych tych na ścianę. To by się przydało, dłuższych nawet. Samych wieszaków tych. Aha, no kuwetki po prostu masz. No kuwetek to mam tych malutkich takich, tych, ja tam wszystkich nie pokazuję, zresztą widziałeś u mnie na filmach, jest, nie? Te takie o połowę tej i połowa płytsze one są, to ich miałem 90 sztuk. Ale wiesz, to już jest stare, dorżnięte śrubki, tam w tym się trzyma, nie? Jakieś nakrętki, śrubki czy coś. Tylko kto to będzie segregował? Także od razu. O, właśnie. Od razu trzeba tutaj będzie robić te napisy. Tutaj są, jest takie miejscowa na napis z przodu. Masz taką. Będziesz musiał zatrudnić środkę na rysie. Janek, a masz taką drukarkę? Taką, wiesz, co taśma wychodzi z drukiem twoim? Mam, do opisów to. ZK i kabli. Mam. Tylko, że tak szczerze. Szczerze, to może te opisy tych wszystkich pudełek to wyjść drożej niż te pudełka, ale... No to wiesz co, to markerem małym, cienkim. Nie, lepiej normalnie laserówką, wiesz... Normalnie wiesz, na kartkach i pociąć potem. Tak, na kartce, albo nawet na naklejce, na... naklejki można. Od zebry, jak jest zebra, do etykiet. No wiem, na etykietach sam. No i na tej naklejce, na druk i potem sobie, wiesz, naklejasz, tniesz, naklejasz i... Super, kurde. Wejdę to wszystkie w jeden karton? Pudełka? Tak, żeby tutaj za dużo... Kurde, tak... No, w czwartym kartonie może wejdzie, wiesz, pion postaw, może jedno... Nie, wszystkie nie wlazą, wiesz. Ale część zostanie w drugim. Jedno można jeszcze dołożyć. Tak, ale wiesz, mogę się to w piątą stawić, no. Mogę wstawać, nie? Wow. Tu wyjduje. Ekstra. No i teraz to. Tak, też nie wlazą. To dać na dwa słówki, Janek, pion postaw. Niech wystaje. Nie, no co ty, to już lepiej położyć. A co za różnica, kto jest kwadrat? Czy taki, czy taki? O, to tak będzie stało i tyle pod pachę wejdzie. O. Nie. Jeszcze karton wejdzie. Spokojnie, w drugi włożymy. I w drugi wejdę śrubokręty. Będą dwa kartoniki, a tamten karton też mi się przyda, bo teraz akurat tam dużo wynoszenia, dużo wnoszenia, dużo chowania, nie wiadomo gdzie to schować, bo to małe pomieszczenie. Tylko w kartony, nie? No, zestaw miał być o takiej zawartości, ale niestety... 8 razy 6, 10 razy 7, 12 razy 9. Ty 40, dałeś rację na 40. Ale dobrze, wiesz, studii... A ty dostałeś tylko te dwa rozmiary. Bardzo się cieszę, że w ogóle coś dostałem.
ale chodzi o to, że wiesz co, jak jeden identyczny wymiar, o, nawet o takich o, tej wielkości, to ładnie to wygląda. Jak wszystkie identyczne. A zresztą ja jeszcze tych brązowych mam. A ciekawy jestem, czy się nie da dokupić samych tych, o, wieszaków. U nich. Samych tablic? Tak, samych tablic. Bo ja mam 90 sztuk tych malutkich brązowych pudełek. Ja bym z nich wszystko wysypał, wziąłbym je, kurde, wrzucił do zmywarki, niech sobie się sprawy. Jeśli to jest producent, to dlaczego nie napisać maila, czy by nie wysłali? Nawet mogą być większe, wiesz? Nawet mogą być, no już teraz jak są te, no to albo 80, albo takie, nie? Identyczne. Bo to wtedy łatwo jest spasować. Same wieszaczki, nie? Ale ekstra, dobra. Bardzo mi się to podoba. Będzie nowy wystrój. Powiem tak, na farbę nazbierałem. No, dobrze by było, żeby to wlazło tu. Ale niestety. A może niestety. Super, dziękuję jeszcze raz. W sumie to by było tyle z tego odcinka. Resztę... A, jeszcze tu jedna. Działa pani? Resztę obejrzycie, jak już będzie to wisieć, także pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka.